21 stycznia o godzinie 19 w Zielonogórskiej Filharmonii rozpocznie się 6. gala sportu żużlowego. My mamy taki system, że podziękowania dla zawodników za ten wkład włożony w swoją pracę i wyniki zeszłoroczne, a również też kapituła, w której w tym roku jest m.in. Leszek Blanik, Krzysztof Cegielski, moja osoba i kilka innych osób wybrała kandydatów i wybrała osoby, które chciałaby wyróżnić w tym roku. Nie tylko żużlowe podsumowania będą umilały czas wszystkim zgromadzonym. Na gali zaprezentuje się wokalista Andrzej Lampert oraz grupa akrobatyczna Ocelot. Zabiegaliśmy o to, aby ta gala przeniosła się z Warszawy do Zielonej Góry. Mimo że po drodze kilka innych miast chciało taką galę zrobić, to dzięki wsparciu miasta, dzięki PZMOT-owi i dzięki temu, że zasłużyliśmy na to, zdobywając tytuł Mistrza Polski 2009, będziemy gościć najlepszych żużlowców, działaczy, sponsorów, ale też fajnych ludzi, którzy przyjadą z Warszawy do Zielonej Góry. Będziemy mieli okazję zobaczyć to też na telebimie przygotowanym dla kibiców. I też piękna pamiątka z tego, co działo się w sezonie 2009.